Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie oczywiście kontynuować dalej misję. Słuchajcie, ja spróbuję dzisiaj zrobić wszystkie te misje na szaro. Mam wielką nadzieję, że mi to wyjdzie i jakoś to sobie wszystko ogarniemy. A jeżeli nam starczy czasu, to zobaczymy, może jeszcze zrobimy jakieś zlecenie. Także zaczynamy misję Knitting, porozmawiaj z Lotharem. To jest, jak wiecie, odnośnie tego syna, który tam traci te siły witalne. Możesz, i tak nic nie dają. Ponoć masz jakiś problem z kontwą. Ano mam. Patrz, widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Knitting, rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta! Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tjalwę. Gorączkuje z dnia na dzień, słabnie. Boję się, że nim księżyc minie, przyjdzie mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę bez skutku. Mogę ci pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę namówić osobę, która postawiła Knitting, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej, muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. A więc śledztwo. No, a więc śledztwo. No dobra, zbadajmy ten cały Knitting. Mam też dziwne wrażenie. Aha, czyli mamy ślady, no dobra. Knitting, potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię Tjalwę, syn Lothara. Trop jest świeży. Warto się tu rozejrzeć. Co to jest? A to co? Kobiecy szal. Charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Aha, dobra, czyli będziemy podążać teraz za... za zapachem. Dziwnie mnie to jakoś chyba do wioski będzie doprowadzać, bo tutaj obok była wioska. Aha, oczywiście, że tak. No dobra. Zobaczymy, kto jest za to odpowiedzialny. Za dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. Popytać o ten szal. No dobra, to jest jakaś skeligijka. Chyba to nie ona. A może czekajcie, popytajmy strażnika. Aha, zejdź mi z oczu. No ja teraz nie wiem, czy ja mam kurczę pytać wszystkich po kolei. Jakaś Jona, o. Witaj. Witaj. Aha, tak. Bywaj. To się zapytaliśmy o szal. Dobra, słuchajcie, to jest ewidentnie nie ona. Geralt, nie blokujemy się. To jest jakiś Oden. To ty jesteś Odhen? Ja. Wy w sprawie mojego syna? Dobra, czekajcie, wiecie co? To jeszcze chyba nie jest to, co chciałem, żeby było. Więc może na razie nie. Dobra, ja już tutaj widzę, że musimy rozmawiać. Zostaniesz tu na dłużej? Tak? O. Czego chcesz? O, proszę. Wiesz może, kto nosi taki szal? Pewnie! Jona, nasza zielarka. Mieszka tam w tej chacie. Aha. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Tak, bardzo się ucieszy. Czyli jednak... Dziejka Yennefer, tak? No, Yennefer, tak. Dobra, jest. Jona. Znalazłem twój szal koło domu Lothara i Knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tjalwę stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lothara, ja! A on rzucił mnie dla tej flądry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka. Tak trochę dziwnie, bo bez emocji ta postać mówi. A zabierz dziecko ze zazdrości, chcę, żebyś odczyniła klątwę. No. Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lothar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. No dobra, coś mi się wydaje, że... Boże,
też mi się tak wydaje, że chyba może niekoniecznie coś z tego wyjdzie. No ale to oczywiście za sekundkę się wszystkiego oczywiście dowiemy. Ta chata była tutaj? Tak, tutaj. No, płotka oczywiście stoi, czeka. Jak żeby inaczej. I jak? Wiesz, kto postawił Knitting? Twoja stara znajoma. Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłbym czci żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Kurczę, nie za bardzo wiem co zrobić, no ale w sumie ta zielarka taka trochę, no, nie fair, więc zrobimy to. Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. No dobra, wyryj imię Jony na Knittingu. Chociaż mam dziwne przeczucie, że tu się może coś złego stać, ale... No. Halo. No. Czemu mnie... Ach. No wyrywaj to imię. Jak ja mam wyryć to imię? Aha. I-O-N-A. Aby to była lekka śmierć. Dobra, zgłoś się do Lotara po nagrodę. Prawda więc to co o lodowym gigancie. I jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a Jona umrzeć. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. Oj, Geralt, to trzeba było zjeść. Trzeba było zjeść. Dobra, słuchajcie, zobaczmy sobie, jakie tutaj mamy dalej zadania. Miecz rodowy w wilczej skórze. A, czyli właściwie tylko te dwa zadanka. Tam mi ktoś was pisał, żebym zrobił właśnie w tej wilczej skórze. Także może pierw zajmiemy się tym zadankiem. Ono jest daleko. No, kawałeczek mamy, ale to sobie... No, możesz wsiąść na płotkę? Jezus, ten koń jest po prostu katastrofą. A w sumie jestem nawet ciekaw, czy ona będzie jeszcze ta zielarka. Czy ona żyje, czy nie żyje. Może spróbujemy z nią porozmawiać. Jestem ciekaw, jakby się to tutaj potoczyło, ale wydaje mi się, że chyba już jej tutaj nie będzie. To jest jej chałupa. Aha, czyli tutaj nic nie ma. W sumie z drugiej strony jestem bardzo ciekaw, co ewentualnie byśmy otrzymali w zamian od niej. No ale już nieważne. No dobra, gdzie mamy wilczej skórze do zrobienia? Chyba na tej wysepce. Aha, oczywiście, że tak. O proszę, słuchajcie, to są jakieś dwa kolejne zadania dostępne. Jezus kochany, tych zadań jest stanowczo za dużo. Stanowczo za dużo. Ale damy radę. W tą stronę mam iść? Nie, w drugą stronę. Czekajcie, jeszcze przy okazji sprawdzimy może te zadania. Ale chyba w dobrą stronę będę się kierował. Oczywiście. A, dobra, czaję. To zadanie, które tutaj było, jest odnośnie wyścigów, więc tym się raczej bawić nie będziemy. Natomiast tutaj było jeszcze jedno chyba zadanie, gdzie był jakiś typek, który... sobie stał, ale... O, właśnie. No już, już. Coś ty za jeden. Co tu robisz? Mógłbym was zapytać o to samo. Takie miejsca to często siedliska trupojadów. Trupojadów, które robią się coraz bardziej zuchwałe. Wyłażą i atakują też żywych. A my je wybijemy. Oczyścimy kopalnię własnym orężem, własnymi rękoma i okryjemy chwałą imię naszych ojców. Jestem wiedźminem. Mogę pójść tam z wami. I odebrać nam chwałę? Niedoczekanie! Nic wam pochwalę, jeśli góle będą obgryzać wasze kości. W sumie... No, w sumie. No dobra, to idź przodem.
Okej, okay, dobra, czyli mamy jakąś taką misję mniejszą troszeczkę. Teraz tak, czekajcie, ulepszony kotek sobie wypijemy, żebyśmy wszystko widzieli. No dobra, musimy ich osłaniać. O, czekajcie, tutaj jest, widzę ich sporo. No ale to myślę, że ich dosyć szybko wybijemy, one tutaj nie powinny. Serio? Takie niskie poziomy. O, tu są jakieś pożeracze w ogóle. Okej, z tym nie miałem jeszcze chyba do czynienia, ale nie, widzę, że tutaj jest większość trupojadów. Widzisz, gule, mekkery chyba i tak dalej. Tu się w ogóle jedno gówno widzę leczy jakoś tam. O, czekajcie, trzeba się uniki, bo to wybuchnie. No i po co żeś tam podłaził, ziomuś? Oj, kolego, niefajnie. Czekajcie, tu jeszcze jakby jakiś jeden był, ale to widzę, że chyba nie za bardzo. Algul. O, dziwne jest to... A, dobra, to był Algul. Okej, czaj. O, proszę, dostaliśmy jakiś... No, nawet mi nie pozwolili skrzynki podnieść. Trzeba stąd wywlec truchła i spalić. Inne góle nie pogardzą martwymi towarzyszami. Prawda? Dobrze, żeś z nami poszedł. Freja widać czuwała. Masz naszą dozgonną wdzięczność. Wdzięcznością wszyscy szastają, ale groszem to już nie za bardzo. A, tak, racja. Wybacz, ciągle jesteśmy zaaferowani walką. Ale zjecią? Proszę, to dla ciebie. Dzięki, bywajcie. No ile dostaliśmy za zlecenie? No, 2 punkty doświadczenia. 60 koron, no to powiem wam szczerze, że całkiem spoko. A ty dokąd? No uciekam, skończyliśmy zadanie, halo. Wyśmienity jad wisielców, proszę, proszę, czyli w sumie całkiem spoko, że tutaj przyszedłem. On nam się powiedzmy przyda, chociaż na wisielców, ach, wisielców to tak nie za bardzo, bo to w sumie jest na ludzi. Ja z ludźmi jako tako przynajmniej na razie problemów nie mam, ale myślę, że może kiedyś się tam przyda. Ten kot to mógłby się wyłączyć, ale to musielibyśmy się przespać. Przespać, zmedytować, może tak. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj zsiądę z płotki i zmedytujemy sobie godzinkę. Godzinkę. Okej. No dobra, no i porozmawiajmy z tą kapłanką Jostą. Która obdarzasz miłością, nienawiścią. No, rozmawiaj z nią. Możemy porozmawiać? Jestem tu, by służyć pielgrzymom. Ja akurat przychodzę w przyziemnej sprawie. O co chodzi? Ponoć macie problem z jakimś morkwargiem. Mógłbym się nim zająć, jeśli trzeba. Sprawisz tym wielką radość, bogini. To miłe, ale ja pracuję za pieniądze. Wyglądasz na takiego. Nie bój się, zapłacę. Ale tylko jeśli pozbędziesz się go raz na zawsze. Byli już tacy, którym udało się zabić morkwarga, ale klątwa sprawia, że zawsze wraca. Klątwa. W ogłoszeniu nie było mowy o klątwie. Tutejsi wiedzą. No ale ja jestem tamtejszy, więc będę wdzięczny za szczegóły. Klątwę rzuciła arcykapłanka Ulwę. Wiąże ona morkwarka z ogrodem po wsze czasy. Nawet jeśli się go zabije, wraca. Mhm. Czym dokładnie jest ten morkwark? Pierwsze słyszę o takim potworze. Nie czym, tylko kim. To był najgorszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie znał żadnej świętości. Napadał ziemię własnego klanu, brał złoto od Nilfgaardu, mordował ciężarne, a dzieci... Zjadał? Znam ten typ. Powiadali, że boi się tylko jednego, gniewu bogów. Morkwark chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. I przybił do Hindarsfjall obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwę stanęła mu na drodze, a on wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, obłożyła go klątwą i Morkwark zmienił się w potwora. No dobra. Przydałoby się więcej szczegółów, bo słowo potwór ma dość szeroką definicję. Mnie też tak nazywają. Więcej ci nie powiem, bo nigdy go nie widziałam na oczy, ale... Tak?
Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morkwarga i widział, co się stało. Jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larvik i tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat na morzu. Wow, dobra, słuchajcie, tu się robi ciekawe. Nie chroni cię od... Dobra, ciebie też. Dobra, kawałeczek drogi mamy, no ale to i tak pojedziemy płotką. Tylko teraz... Aha, czekajcie, wiecie co, bo tak, mamy znaleźć ogród, w którym grasuje potwór, bo porozmawiać z Tordanem o klątwie. Ja myślę, że porozmawiamy z nim o tej klątwie, bo chciałbym się dowiedzieć troszeczkę więcej na temat tego potwora. Mam nadzieję, że może uda nam się uzyskać, wiecie, jakiś wpis w bestariuszu, albo coś w tym stylu. Przydałoby się oczywiście, bo byłoby nam prościej. Płotka! Płotka! Jedziesz, kurde, głupi koniu! Tak, baw się w ten sposób, baw. Moment, to płotka, jedź. Jedź, kurde, jedź. Jedź, dasz radę. To jesteś ty? Okej, dobra, to jest weird, bo nie mam... O. Porozmawiaj z Tordarem. Możemy porozmawiać? Nie widzisz, że łódź szykuje? Będziemy polować na nilfgaardzkie psy. A ja na grubszą zwierzynę, Morkwarga. A, to takie buty. No, pytaj w imię Frey. No dobra, niech opowie. Słyszałem, że jako jedyny przeżyłeś atak Morkwarga i jego kompanii. Tak, udało mi się uciec. Widać, wielka matka nade mną czuwała. Ale nad kapłankami już nie. Ano nie. Morkwarg kazał je spętać, a potem podrzynał im gardła jak koniom na ofiarę. I śmiał się. Śmiał się, rozumiesz? Ale arcykapłanka Ulwe ostatnim tchem jeszcze go przeklęła. Skoro jak bestia jesteś, będziesz nią na wieki. Święta kobieta. Tak trochę bez sensu, święta kobieta, no, znaczy w sumie, ale no kurczę, dać mu klątwę, że stanie się nim na wieki i będzie wracał i ten, to tak trochę bez sensu. I co się wtedy stało z Morkwargiem? Ciężko uwierzyć, ale wraz porósł futrem. Twarz mu się wyciągnęła w pysk, jak u wilka czy u psa. Zawył, rzucił się na swoich ludzi. Próbowali uciekać, ale on szybki był, jak piorun. A jak którego zabił i w zęby chwycił, ten zaraz w popiół się rozsypał. O tak. Niedobrze. Klątwa musi być złożona. Wielopoziomowa. Taka jest moc Wielkiej Matki. No dobrze, ale wydaje mi się, że on jest po prostu wilkołakiem. Tam nie pomogłeś, kapłanko. A co ja mogłem zrobić? Sam jeden przeciw całej drużynie zbójów, co? No i czego się tak gapisz? Dziwię się. Zwykle macie obsesję na punkcie honoru, odwagi i tak dalej. A ty tak po prostu zwiałeś? Nie jestem z tego dumny. Od tego dnia szukam godnej śmierci na morzu. Ale bogini nie chce mnie do siebie wezwać. Jeszcze. Jeszcze. Dzięki za pomoc. Oby bogini... Dobra, twój miecz też. Dobra, słuchajcie, tak mi się przynajmniej wydaje, że na pewno jest to wilkołak, no bo futro podobne do psa wilka, no to na to wszystko na to wskazuje. Natomiast bardziej zastanawia mnie właśnie ta klątwa odnośnie tego, co się dzieje, że on non-stop wraca, prawda? Bo to tak troszkę kurczę dziwne jest, no ale dobra, zaraz tam dotrzemy, zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś duży problem. Tędy, chyba tędy. O, chociaż nie. Czekajcie, musimy przebiec przez las. Oho, dobra, to jest tutaj. W porządku. Tylko jak się do tego ogrodu przedostać? Czekajcie, tu jest w sumie most. Można chyba jakoś... Dobra, zadanie zaktualizowane, odnajdź Morgrava. Okej. Okay. Spoko, tylko pierw ja bym chciał tam wejść do środka. Tylko gryza? Chociaż kawałek. Jeszcze jedna.
Trochę dziwny jak na wilkołaka. Okej, okay, to mi się troszeczkę nie podoba. Potrzebuję klucza. Okej, okay, ale tu chyba będziemy mogli górą przejść. Oj tak. No dobra, jest wilk. Geralt możemy... Aha, dobra, nie przeskoczymy chyba tędy. Chociaż... Czekajcie, wiecie co, bo ja trochę życia straciłem. Aha, nie mogę tego teraz zrobić, świetnie. Dobrze wiedzieć, że będę się z nim bił, jak mam połowę zdrowia. Czemu nie? Aha, dobra, nie mogłem przeskoczyć, świetnie. Ała. Dobra, pierwszy wilk pociśnięty. Czekajcie, muszę wypić puszczkę do tego, jaskółkę znaczy się, bo... Kurczę, zdrowie. Kurczę, to jest w ogóle jakiś labirynt, aczkolwiek bardzo fajna lokacja. Podoba mi się, lubię takie klimaty. Okej, okay, no dobra, słuchaj, są jakieś drzwi, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby... No właśnie, potrzebujemy klucza. To pewnie też, Come on, Geralt, jeżeli może znacznik podnoszenia, to podnieś. Czekajcie, tu w ogóle były... O, właśnie, są ślady jakieś. No, zbadajmy, Geralt. Ludzka. No, czemu nie mogę tego zbadać? Halo? Coś tam niżej jest. Ale nic nie widać. Ślady stóp. Płytkie. Ktoś tu się skradał. Kurczę, teraz tak nie za bardzo wiem, w którą stronę tutaj pójść. Chociaż mamy jakieś dziwne wrażenie, że my chyba musimy i tak dostać się tam na dół. Tam było wejście. Więc to nie chyba, tylko raczej na pewno. Pytanie tylko, czy będziemy mogli wejść bez problemu, czy będziemy potrzebować klucza. Tu chyba były drzwi. Aha, są. Aha, zamknięte, potrzebujesz klucza. Świetnie. Tylko jeszcze, kurczę, gdybym coś w tym buszu widział, to by było super. Okej, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy po małym cięciu, ponieważ dalej kontynuujemy sobie oczywiście w wilczej skórze. Natomiast powiem wam jedną ciekawą rzecz. Mianowicie troszeczkę czasu mi zajęło na to, żeby tutaj wszystko poogarniać. Problem polegał się na tym, że nie za bardzo wiedziałem, co tutaj, gdzie, za ile i o której trzeba zrobić, więc musiałem niestety skorzystać z internetu, mocy internetów i teraz już na szczęście wiem. Tutaj musimy zająć się śluzami. Nie przejdę. Może dołem, jak otworzę śluzę. W sumie trochę szkoda, że wszystkiego od razu nie przejrzałem, ale cóż. Jedna do wyboru śluzy, druga, żeby ją opuścić albo podnieść. No dobra, także słuchajcie, teraz będziemy się bawić z tymi śluzami. Mamy tutaj dwa jakby przełączniczki. Zobaczymy w ogóle, co się stanie. Czy będzie jakiś przerywnik filmowy, coś w tym stylu, czy... Nie, nie ma. No dobra, to ja nie wiem. Otworzymy je obie. Dobra, pierwszą, słuchajcie, mamy otworzoną. Tak się tylko zastanawiam, czy to mi wystarczy. Otworzyliśmy je dwie. Dobra, spróbujmy tam przejść. Zobaczymy. Zobaczymy, co nam to tutaj da. A, czekajcie, tutaj jest wyjście. Aha, dobra, czyli jesteśmy jakby piętro gdzieś wyżej, no to może tutaj znajdziemy ten klucz. Mamy tutaj jakąś chałupkę, więc może do niej wejdźmy, zobaczymy. O, stan gry zapisany, no to chyba autosave. O, właśnie. Ani śladu żerowania. Morgwarg najwyraźniej nie zjada swoich ofiar. Dziwne. Taka lekka sieka. Odrosła! Zawsze odrasta! Winszuję zdrowia.
Nie chcesz usłyszeć tej historii! No, niech powie. Niech będzie moja strata. Mów. Przyszli wojownie. Wiedzieli, że mnie zabiją. To złapali. Przekuli łańcuchem. Zamknęli tu. Wiesz, co zrobiłem? Odgryzłem sobie nogę i się uwolniłem. Z każdym kęsem ryłem z bólu. Rygałem krwią. Kto by pomyślał, że odgryzanie własnych kończyn może boleć? Nie rozumiesz! To było coś więcej! Jak gryzłem to, jakbym połykał rozżarzone węgle! Jakbym się rozpadał od środka! Ale zrobiłem to, zrobiłem! A potem... rozszarpałem ich na strzępy bohater upierdolonych. No cóż, nie wiem, czy mamy mu współczuć, czy no może... A nie, dobra, weźmy pierwsze. Ta historia ma jakiś morał. Czy chciałeś się po prostu pochwalić? Morał jest taki... Nie zabijesz, nie powstrzymasz, nie skrępujesz. Odczaruj mnie, bo zawsze wrócę, dopadnę jak teraz. Mamy się z nim zmierzyć, ale to trochę bez sensu, skoro on i tak przeżyje jako tako. No dobra, interakcja. Teraz chcesz rozmawiać? O, tylko teraz mogę. Taka klątwa. Muszę gryźć, drapać, szarpać, aż padnę. Masz chwilę, nim się wykrwawię i wrócę, więc słuchaj uważnie. Zdejmij klątwę! Uwolnij wreszcie! Dam nagrodę! Okej, Dobby, mówiłeś coś o nagrodzie, bycie wilkołakiem ci się nie podoba. Może o nagrodę się nie pytajmy, ale spytajmy się właśnie o to. Bycie wilkołakiem ci się nie podoba? Nie to najgorsze. Nie to, że nie mogę wyjść z ogrodu, tylko głód. Co przełchnę, w pył się rozpada. Nie jem, nie piję, a chodzę i kurwa żyję. Z głodu gryzę już siebie, ale każdy kęs pali w gardle, jak wrząca smoła. Wieczne łaknienie, klasyka wśród klątw. To by też tłumaczyło te wszystkie nietknięte ciała. Pomóż, bo wrócę i zagryzę, rozszarpię. No dobra. Zobaczę, co da się zrobić. Zobacz i zrób! Dobrze radzę! Nakarm Murowaga, mówię coś... A nakarmmy go! Mamy w sumie sporo, także dajmy mu może trochę żarcia, co? Nie wiem, może jeszcze butelka wody, nie wiem... Mamy jakieś jajko mu może dajmy... no nie wiem, pieprz, no może suszone owoce, no i może jakiś lager. No dobra, zamknij. Wystarczy. Spróbujmy najprostszej metody. Morgwargu, z własnej i nieprzymuszonej woli jadłem cię częstuję. Nie! W popiół się nie zmieni! Jak nie spróbujesz, to się nie dowiemy. No, to za tatusia. Znowu kurwa to samo.
Ja pierdolę! Czyli jednak niestety to w żaden sposób nie zadziałało. No dobra, pozbądź się potwora z ogrodu. No tak, tylko pozbądź się potwora z ogrodu, a ja nie mam klucza, nie mam nic. Więc bardzo średnio jest tutaj cokolwiek, kurczę, zrobić i tak, i tak. Powiem wam szczerze, że misja troszeczkę skomplikowana, bym powiedział, bo jest, kurczę, tutaj, wiecie, gdy powiem wam tak, gdybym nie spojrzał do internetu, to ja bym chyba nawet nie znalazł wejścia na górę tam, gdzie byliśmy. Czekajcie, tu są... Może będzie klucz? Aha, nie ma klucza. No to powiem wam szczerze, że trochę niedobrze. Kurczę, wydaje mi się, że ja będę musiał chyba o tej misji troszeczkę poczytać jeszcze w internecie, bo... Nie coś wyczuł po drugiej stronie. No nie mam zielonego pojęcia, co ja mogę tutaj jeszcze zrobić, kurczę. No bo tak, nakarmiliśmy go, to nic nie dało. Klątwę jakoś zdjąć musimy, ale no nie mogę za bardzo, bo po prostu. A czekajcie, tu jest jakieś wejście. No czekajcie, może wejdziemy do środka. Tu jest chyba woda. Aha. No dobrze. Słuchajcie, jesteśmy pod wodą w takim razie, to wyjdźmy na zewnątrz. Geralt, możesz wyjść z wody? Dziękuję. Wypijmy kota. I zobaczmy, co ewentualnie tutaj znajdziemy, bo to jest chyba... wejście... Tak, słuchajcie, to jest chyba raczej tutaj. On chyba może mieć klucz. Ani śladu żerowania. Morgwarg najwyraźniej nie zjada swoich ofiar. Dziwne. O, tu będzie klucz. Klucz do ogrodu Frey. Ślady potężnych pazurów. Bo umarła z głodu. Ślady potężnych pazurów. Ale możesz otworzyć te drzwi? Ślady potężnych pazurów. Czekajcie, dlaczego ja mam tutaj zbadaj? Nie mogę tego otworzyć od tej... A, dobra. Dobra, słuchajcie, musimy odpocząć godzinkę, żeby nam zszedł kot. Dobra, czyli teraz tak na dobrą sprawę chyba wszędzie możemy wchodzić. Aha, zamknięte, potrzebujesz klucza. No super. Mam przecież klucz, kurczę. Oj, ta misja jest bardziej skomplikowana, niż mi się wydawało. Nie ma potrzebny klucz. Tutaj też klucz potrzebny. Cholera. Powiem wam szczerze, że strasznie dziwna misja. Autentycznie, słuchajcie, jak nie miałem, tak jak mówię, z większością misji jakichś tam dużych problemów, tak tutaj niestety mam straszne problemy i to jest bardzo niepokojące, powiedziałbym. Czekajcie, tutaj damy radę przejść. Aha, zamknięte, potrzebujesz klucza. Cholera, no. Bardzo dziwna misja, słuchajcie, bardzo dziwna misja. Ja myślę, że my sobie w tym momencie chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Zresztą ja ten odcinek i tak mam trochę potnę, bo to szukanie tych wszystkich pierdół to jest po prostu jakaś katastrofa. Ja nie mam zielonego pojęcia, co ja mam tutaj zrobić. I to jest moim zdaniem chyba najdziwniejsze z tego wszystkiego, bo tak, tak jak już mówiłem, żarcie na niego nie działa. Kluczy do innych miejsc też znaleźć nie mogę, więc no kurde, dziwne bardzo. Bardzo dziwne. Tam na dole też w sumie znaleźliśmy tylko ten jeden klucz, który gdzieś tam był. A może czekajcie, no nie mogę tego otworzyć, potrzebuję klucza, kurdek, a tu kluczy więcej nie ma. Aj, to jest tak bardzo dziwne. Naprawdę, pierwszy raz, słuchajcie, w Wiedźminie spotykam się z misją, w której nie mam zielonego pojęcia, co mogę zrobić. To jest bardzo złe. Tutaj raczej ja już nic więcej nie znajdę, bo tu był tylko właśnie ten jeden najprostszy ten. No tutaj kluczyk sobie zgarnęliśmy, otworzyłem te drzwi, ale to, że otworzyłem te drzwi tak na dobrą sprawę, to mi gówno dało. Chyba że ogród możemy jeszcze otworzyć. Zamknięte, potrzebujesz klucza, który miałem. Nie, dobra, słuchajcie, ja nie. Robimy sobie tutaj cięcie, dokończymy sobie tą misję w następnym odcinku. Ja sprawdzę dokładnie, jak ją trzeba zrobić, nie, najprawdopodobniej ją kogoś obejrzę, bo totalnie nie wiem, a nie chcę was tutaj bardziej zanudzać. Także ja wam na dzisiaj dziękuję. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć, pa, pa.